Trzydniowa rywalizacja we wrocławskim Banda Clubie była przedsmakiem tego, co kibiców snookera czeka już od najbliższego piątku. W głównej części zawodów wystąpi 24 zawodników. Czołowa 20 krajowego rankingu, obrońca mistrzowskiego tytułu wrocławianin Krzysztof Wróbel i jeden gracz z dziką kartą. Ostatnie dwa miejsca blisko 40 snookerzystów walczyło w kwalifikacjach. W gronie tym nie brakowało znanych nazwisk. Rafał Jewtuch to czterokrotny indywidualny mistrz Polski, zaś wrocławianin Marek Zubrzycki, który aktualnie jest opiekunem kadry młodzieżowej, oprócz wicemistrzostwa kraju sprzed 4 lat, w przeszłości wielokrotnie zdobywał tytuły najlepszego gracza na Dolnym Śląsku. I choć obaj ci zawodnicy pewnie pokonali pierwsze eliminacyjne przeszkody, nie oni jednak odegrali główne role w kwalifikacjach. Pierwszy szansę na turniej finałowy stracił Zubrzycki, który w ćwierćfinale przegrał 2-3 z Bartłomiejem Zacniewskim. Pochodzący ze Szczecinka 22-latek w decydującym o awansie pojedynku spotkał się z innym faworytem zawodów, Rafałem Jewtuchem. Ten mecz były młodzieżowy wicemistrz Polski rozstrzygnął na swoją korzyść 3-1 i dzięki temu zapewnił sobie udział w turnieju finałowym. Razem z nim do decydującej o medalach mistrzostw Polski rozgrywki zakwalifikował się Mariusz Sikorski. Zawodnik Amnezji Kalisz miał nieco łatwiejszą drogę do finału eliminacji. W ćwierćfinale 34-letni snookerzysta z Warszawy pokonał 3-1 Casimiro Licciardiego z klubu Fuga Mundi Wrocław, a w półfinale w identycznych rozmiarach zwyciężył Michała Matuszczyka z Krakowa. Turniej finałowy rozpocznie się we wrocławskim Banda Clubie już w najbliższy piątek. Snookerowego mistrza Polski na rok 2013 poznamy w niedzielę 17 lutego.